Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 22 w wersetach od 47 do 53? Gdy jeszcze to mówił, oto zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden z 12, szedł przed nimi i zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus powiedział mu: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Widząc ci, którzy byli wokół niego, co miało się dziać, powiedzieli mu: Panie, czy mamy bić mieczem? Uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i uciął mu prawe ucho. Jezus odpowiedział: Dosyć tego. Dotknął się jego ucha i go uzdrowił. Jezus powiedział do arcykapłanów i do przełożonych straży świątyni i do starszych, którzy przybyli do niego: Jak po przestępce wyszliście z mieczami i z kijami, gdy codziennie byłem z wami w świątyni, nie wyciągnęliście na mnie rąk, ale to jest wasza godzina i moc ciemności. Wydarzenia następują w szybkim tempie. Gdy jeszcze mówił, nadeszła uzbrojona zgraja ze zdrajcą na czele. Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Słowa te były wypowiedziane bez jakiejkolwiek goryczy po to, by dotrzeć do jego serca. Było jednak za późno. Ktoś inny, szatan, wziął go w posiadanie. Uczniowie zaczęli bronić swojego mistrza, lecz z własnej siły. Jak szybko ucichły ich protesty. Wkrótce wszyscy go opuścili i uciekli. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Marka, 14 rozdziału, 50 wersetu. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Tragiczne okoliczności, przez które Pan przechodził, w żadnym wypadku nie przeszkodziły działaniu łaski. Uleczył ucho zranionego sługi. Jednak godziny jego niestrudzonej służby dla jego ludu, sprawowanej w łasce i miłości, dobiegały końca. Ich miejsce zajęła ich godzina i moc ciemności, w której rządził szatan. Przez wiele lat ludzie podsycali swoją nienawiść do Pana. Wiele razy chcieli go zgładzić. Jednak jego służba nie była jeszcze zakończona. Teraz już nic nie mogło zatrzymać ich nienawiści. Nawet uzdrowienie zranionego nie wywarło na nich już żadnego wrażenia. Bogu niech będą dzięki. Również Pan Jezus nie dał się powstrzymać w tych strasznych momentach. Pragnął uwielbić Boga Ojca i wyratować grzeszników.